No siema wszystkim, z tej strony Kelo 4, jest ze mną dzisiaj Aga. Hej. Tak, oczywiście musiała mi zajebać. No i będziemy dzisiaj kontynuować naszą przygodę w Twilight Forest. Udało mi się pomiędzy live'ami wziąć i znaleźć pozostałe bossy. No ale najpierw chcę wam pokazać, nad czym pracowałem na streamie, gdzie może niektóre osoby widziały, ale chyba nie wszystkie. A mianowicie chodzi mi o nasz automatyczny magazyn. Udało mi się dość małą część tego zrobić, ale to są takie początki, nie? Aga, będziesz musiała tego żelaza naruchać, nie? Naprawdę. Poszło tyle żelaza, że szkoda gadać. No i ogólnie, aktualnie to działa na tej zasadzie, że spełni się tylko w niższych skrzynkach. No i trzeba to włożyć tutaj do tego, akurat tego oleju. No to się nazywa, no tego leju. Leju i zostaje tutaj zawsze 41. A my zrobimy to na tej zasadzie, że leje będą prowadzone tutaj tak linią prostą odtąd dotąd. Tu zrobimy dziurę w ścianie. No i tutaj będziemy mieli mniej więcej wykopane pomieszczenie, gdzie będzie specjalna skrzynka, gdzie będziemy tam wszystko rzucać, a to już nam będzie automatycznie sortować. No i dobra, no tylko tyle chciałem się wam pochwalić. My lecimy do tego Twilight. Idziemy teraz walczyć z Liszkiem. Liszek? Lich. Licht? Leszek? Liszek? Lesiu? Nie, Marcin, nie. Licht? Lacht? A chuj tam wie. Dobra. Liechtenstein. O, to było piękne. W czym był Liechtenstein? To jest kraj. A. No i nieważne. O kurwa. Nie, ale Liechtenstein? Ale mi się wydaje, że gdzieś też w jakiejś grze był Liechtenstein. Dobra, jak też widzicie, nie nazwaliście naszych mobków, sami to zrobiliśmy. I powiem osobiście tak, gdzie jest bajeczna makrela, bo ta nazwa mnie rozwala. Makrela? A bajeczna makrela chyba jak zwykle się tepnęła do domu. A, spierdoliło. No ja nazwałem swego Chopper na część fanów anime z... na część fanów anime One Piece'a. No a ja się tepam właśnie teraz w wyznaczone miejsce i zaraz tepnę za sobą Agę. Tylko gdzie to było? Dark Forest oraz śnieg, baran nie, jest, licz. Okej. Okay. I teraz jak to było z tym tepaniem? Najpierw twój nick, potem mój. Tak. Okej, dobra. Okay. Kurwa! A nie, dobra, złapałam. Jesteś już? No. No dobra. I będziemy się dostawać teraz do tej wieży. Gdzie ty poleciałeś? No. A ty już barany gwałcisz. No. Dobra, to lecimy tutaj do tej wieży, będziemy się starać dostać na samą górę. Ogólnie myślę, że to nam cały odcinek zajmie tak naprawdę walka z nim, bo chcemy każde pomieszczenie przejść, nie? A tu jest tego dość sporo. Jak widzicie, mamy też te naszych staszków, więc tutaj mamy wszystko oświetlone. Nie będziemy brać i niepotrzebnie pochodni tracić ITP. Gdzie ty już Makrela poleciałaś? Przybyła. No czekaj, bo biję reniferki. Okej. O! Zombie. Który ty tam wlazłeś? No chodź. Ty już zrobiłaś dziurę swoją. Nie, z tamtej strony nie. Będzie szybciej. Z tamtej strony będzie szybciej. Tam, tam, taram, tam, taram, tadam. Makrelka przybyła do mnie. Tam, tadam. Tam, tam, taram. Tu masz drzwi. Głuchy jesteś? Słyszę. Jest bajeczna makrela. Ty tu masz jasno czy ciemno? Ciemno. To weź se naciśnij i jeszcze raz Staszka włóż po prostu w ten pasek. Okej. Okay. No i git. No i wszystko widzimy. No i polatamy sobie tutaj po tych pomieszczeniach. Zobaczymy co tutaj jest. Może jakieś ciekawe łupy wojenne znajdziemy. Pedale. No to nie może być kulturalny odcinek, nie? My jak nie kurwimy, to klniemy. Bo mi Staszka leje, kurwa, zostaw moją makrelę. Makrela ci się odnowi. Dobra, nie będę tego mówił. Już ty już chyba wiesz, co chciałem właśnie teraz powiedzieć. Kurwa, co to jest za książka? No, która bije. Napierdalaj ją. Dobra, tu kurwa, nic nie ma. Staszek! Tak. Kurwa, sama go zabije zaraz.
Właśnie dlatego te mobki będą nas wkurwiać, bo one będą nam wbijać przed tego, przed twarz. Dobra, ona chyba tu poleciała. A nie, tu nie poleciała. A, tu jest, a nie, poleciała jednak do góry. Chodź tu książka. Szybko poiszło. Okej, jeszcze wyżej. Coś konkretnego? Zawsze tu była jeszcze skrzyneczka, ale widzę, że to już nie na tym poziomie. No. No dobra, pozwiedzamy dół i potem już będziemy szli w górę do tego głównego bossa. A, bo w sumie ja już jestem na górze. Znaczy w połowie drogi już schodzę. No ale nie masz po co schodzić, bo tu już pomieszczenia też w sumie wyczyściliśmy. No. Więc dobra, ewentualnie jeszcze poszukamy kolejnego bossa, a ty jesteś tu? Tutaj, dobra. Chyba, że tu jeszcze będą jakieś pomieszczenia, to zawsze możemy pozwiedzać. W sumie ta wieża jest ogromna. Ten zamek, wieża? Jakoś tak to można nazwać. Widoczki są fajne. Może, ale to jest taki dziwny efekt, jak jest tak jasno, nie? No. To jest takie, jakby wzięli, nie wiem. O, tu nie byliśmy. A tu jest książka. Przydałoby się tutaj znaleźć jeszcze jakieś żelazo. Może będzie naruchane tutaj gdzieś w skrzynce. Znalazłem, gdzie jest to? A, gdzie jest to? O. Privet, szkieletor. Au, au, au. To jest... To są cegły? Boże, jak tu dziwne, jak dziwnie cegły wyglądają na tak wziętym i zrobionym teksturpaku. Nie. Bo oczywiście gram na największej rozdzielczości teksturpaka. Dobra, tam już jest boss u góry. A, no. Dobra, lecimy. Ogólnie boss ma, tarczę. Więc będziemy musieli w niego, będziemy musieli go bić, aż mu te tarcze nie spadną i dopiero wtedy będzie obrażenia dostawał. A na razie będzie efekt taki, wiesz. Kurwa, od makrele trafiłam przez tego pajacu. Mówię, no on na razie ma tarczę, więc trudno będzie mu jakikolwiek obrażenia zadawać. Nie wiem, czy on ma 5 czy 4 tarcze? 4. Dobra. Teraz powinien mieć już 3. Kurde. Dobra, zginąć jeszcze nie zginę, ale... Dobrze mi idzie. A gdzie on jest? Na dole się zrespił? Nie, trzeba ziomku. Patrz, on lata. Nie, tych ziomków się chyba nie można zniszczyć. No on jest u góry. Kurwa, ja zaraz zginę. O, tepnął się, okej. Okay. Czasami myślę, że tymi ziomkami chyba trzeba w niego. Jakby tak ustawić się właśnie. No nie, bo... Jak spadnie na tarcza, to już wszystko do przodu ruszy. No bij go. Dobra, ja muszę na chwilę zejść na dół. Mhm. Dobra, no przywracaj. Ja już liczę, jedną zepiłam, ale jak ja to zrobiłam? Tarczę? Liczę. A jakbyśmy tak ustawili się... Bo możemy odbijać te pociski w niego. Jak? Jak on daje tak jakby ogień, tak leci w twoim kierunku. A już ma trzy tarcze. Chodź, coś działa. Ja próbuję się ustawiać tak, żeby te mobki w niego jeszcze przez przypadek celowały. Też obserwuj swój statut życia, nie? Nie wiem, ja tu czuję, że mamy czterech przeciwników. Jeden jest... a jeszcze jeden jest dodatkowy moim mobkiem. Noż tych... Okej, zeskoczył. Dobra, no. Wow, ale go wyrzuciło teraz.
No rzucaj tymi kulami, no. Tu jestem. Widzisz, on tak jakby pociski tego. No, czekaj, rzuć. Widzisz, tutaj są takie pociski jakby wypuszczane przez nich. Kurwa, ale weź to teraz traf. O, 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 o. No, o, ma jedną tarczę. Nie ma tarczy, a nie ma jeszcze jedną. No. Kurwa, to jest nudna walka z nim. No i kogoś Staszka ubił. Sam ja ci... go ubiłam. Aha. O, widziałaś teraz, jak puścił takie jakby ogniste? Nie. O, dobra, jest. Ale to jest prawda, odbiłaś jego tego. Odbiłaś kulę Endermana w jego kierunku. Czy to była niepotrzebna walka? Dobra, ja mam achievementy wbite. Ci się coś wbiło, czy nie? Nie. Trzymaj to. I powiedz, czy ci działa. Nie. A jeszcze to? A nie, to... Dobra, mam Leech Hunter. Masz? Okej. No. To teraz to już mamy wykonane. Kurde, no i trochę nam zeszło tego odcinka. 15 minut. Ja w sumie jeszcze nie mam znalezionych kolejnych, ale w ogóle widziałaś, jakie nam złote rzeczy z niego wypadły? Ona z niego wypadła złota zbrojka. Możesz sobie luknąć, jak chcesz. Bo w sumie chyba dwa komplety wypadły. Miniaturowe żółte serce. Ja to z chęcią zjem. To nie dodatkowe serce? No. Dobra, a co to było teraz w ogóle w kolejności, do kolejnego, do podbicia? Jak tego... dodatkowe serce? Znaczy ja dostałem dodatkowe serce na tej zasadzie, że mogłem zjeść i mi jedno życie odnowiło. Aha. No, na tej zasadzie. Myślałam, że dodatkowy piasek. Znaczy tak też można zrobić, że jeszcze możemy dać sobie serca, nie? Ale to już będziemy, wiesz, bardziej na, jak będziemy się nastawiać na bossy, no ogólnie takie najpotężniejsze bossy. Na tej paczce modów. No wtedy nawet ten sprzęt, którym teraz dysponujemy, będzie do niczego. Dobra, możemy się przejść w sumie na bagna. Zobaczymy, czy bagna są odblokowane. To ja się tepam na bagna i zaraz ciebie tepnę. Dobra. Już chyba nie ma tej całej chmury. Teraz zobaczymy. Jesteś? Jesteś. A jakich ty bagnach mówisz? No, o tych bagnach, bo wcześniej jak tu były bagna, to pamiętasz, co takie jakby komary latały, czy coś takiego? No, mi latają. A, no to już, okej, mamy odblokowane te tereny w takim razie. No. No to w sumie mają latać? Znaczy, te takie pojedyncze, to one będą latać, ale mi chodzi, że tu był tak jakby szarańcza wszędzie. No, no. No, no i jak po prostu pokonamy w odpowiedniej kolejności bossów, no to po prostu ta szarańcza znika. O Jezu, ona mnie truje. Nie, znaczy, mogę tam być. Nie o to chodzi. Wcześniej był cały ten obszar taki szarańczami, a to są zwykłe mobki. Mhm. Czyli to akurat bezpiecznie. No takie, wiesz, komary jak to nad wodą, nie? No dobra, ale... Chyba się nie rozumiem. I ja mam pełno tego i to mnie truje. Masz taki pełny ekran, tak jakby? No. Okej. Okay. Dobra, cofnijmy się tu. O! Jebańce. Dobra, chodź, chodź, chodź tutaj, gdzie jestem. Wyjdźmy. I zaraz to są komary. I zaraz sprawdziłem po achievementie w takim razie. Dobra, naciśnij sobie escape. I weź osiągnięcia. No. I teraz kliknij raz tam Minecraft, potem kliknij Ether. Powinno ci wyskoczyć Twilight Forest. No. I powiedz mi, najbardziej na prawo masz coś takiego jak Naga Hunter.
A masz potem niżej tak jakby Leech Hunter? Czy tego nie masz? Dobra. A czekaj chwilę, a teraz? Jak to zbierzesz? Wbiło ci achievementa czy nie? Nie. Kurde, czyli musimy iść chyba na jeszcze jedno. Dobra, a jakbyś to jeszcze wzięła? Nie. I dalej nie masz, i dalej w osiągnięciach nie masz tego, tak? Podświetlonego. Nie. Dobra, to dobrze, bo mam jeszcze jednego licza przygotowanego. Bo spodziewałem się, że tak będzie. Czyli od razu lecimy na samą górę. Nie będziemy się bawić z biciem tych mobków niżej. I zobaczymy, czy w takim razie ta druga taktyka, którą zauważyliśmy po jakimś czasie, po prostu działa. Czyli odbijanie tych całych pereł. Ogólnie tam ci też dałem różdżkę i z tej różdżki może sobie zombiaki brać i respić. No, jak chcesz se spróbować, to se próbuj. A my tu wlatujemy i od razu robimy... rozpierdol. O, tu jest nawet drzewko. Okej. To nawet nie czyszczę tych spawnerów i tak dalej, od razu na górę lecę. Uważaj, bo te schody są dziurawe. Nie wiem. A czy jest spadam? No nie wiem. Teraz będzie surprise, na, że jak spadniesz. Co? No okej. Masz tu pizdę. Spróbuj odbijać to, co on do ciebie wysyła. Kurwa, przyjął na klatę to... Kaszek, wypierdala. No nie wszyscy na ciebie, a idę tam, gdzie ty stoisz. Mówię, idę tam, gdzie ty stoisz. No zajebiście, ona poszła w drugą stronę. I zrobiła no znowu to samo. No i przyjąłeś to na klatę. No. Staszek. Okej, okay, to możesz odbijać. No, o, tutaj jakby teraz mi zaczyścili. On ma 5 tych. No 5 tarczy. Ten, o, a wcześniejszy miał 4. Też miał 5 na początku, tylko jakoś mu to zbiliśmy, wiesz? Dobra, ja mam ogólnie 4 serca. No ty chuju! Otarczowany. Jezu, Staszek! Za późno odbiłem. Już ma 3. Już ma 2. Czyli jak chyba odbijesz ogólnie. Okej. Okay. No, no. To tak się sprawdza. Okej, okay, już nie ma. Dobra, ty go bij. Żebyś go zabiła. Żeby ci się zaliczył. Dostałeś teraz achievement? Czekaj, sprawdzam. No nie wyskoczyło ci w lewy. Chyba wszystko podnieść. No. Błagam, 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 błagam. Jest też opcja, że mi się zajebało mu jakby... Poczekaj, nie zrobię reloga. Mhm. Bo mogło mi się zajebać mułem. Albo musimy być w drużynie za każdym razem. Chociaż jak oni to robili, to nie byli razem w drużynie. Ojej, dobra.
No nie mam. Kurwa. A spróbuj jeszcze zebrać to, co tam zostało po nim, bo wszystkiego chyba nie zebrałaś, czy wszystko? No wszystko. To czemu to nie działa? No fucking bitches. Serio, musimy się dzielić specjalnie na drużyny, żeby to działało? No. Creative party. Tylko, że ja już nie mam tych liczów. Ach. Czekaj. No. Bo tam coś było napisane. Że wymaga Shimmering Scale. Aha. A ja nie... Tu? Okej. Okay. Poczekaj tutaj. Zaraz wrócę. Ja już wiem, o co chodzi. Chyba. J. Szybki powrót do domu. Bo to są z nagi. Te całe... Jak to nazywać? No, łuski. No. Portal. Ja zaraz wrócę do domu. Zobaczę, czy w skrzynce to mamy. Raczej powinniśmy to mieć. Ja i tak muszę wziąć żarcie. Ale mi się to podświetla. Więc ja to mam. A pisze ci wykonane? Bo jeszcze pisze wykonane. No nie. Właśnie. Dobra, i teraz to drop z potworów. Gdzie tu mam te śmieci? Ja tego na pewno nie wyjebałem. Scale. No takie zielone gówno. No bardzo głupie, niestety. O, mam, okej. Więc rzucę. Mówię zielone gówno, a nie, że głupie. Dobra. Idziemy do Twilight. W ogóle tak, jak ci się podobają te... Jak ci się w ogóle podobają te drzewka? Sakura, piknę. Te różowe. Pikne? Pikne. Cudowne, chwytające za serce. Dobra. Ty chwytająca za serce, obróć się. Co? Rzucam w ciebie skórą. A, teraz ten ci achievement się wbił, okej. Wyrzuć to, co masz teraz w ręce i zbierz to na nowo. Dobra, okay. Wbiło ci się. Makes sense. To weź mi to też rzuć. Nie. Dobra, różdżka, niestety. Ja nie byłam gotowa. Co ty robisz? Suko! No weź mnie wypuść stąd. Kurwa. Cię zniszczę. Kurwa. Czekaj, bo zepsułam sobie Minecrafta. Dobra, ale i tak ci nic nie zadają. Dobra, wiem. Ale jak wrócić auto? Kurwa. Uważaj, nie skacz. No one mnie skaczą. Dobra. To ja tepam w takim razie do bagna i zaraz cię tepnę. Nie wie ty! No bagna. Kurwa! Chodź, już nie musisz walczyć. Ty, a one za mną przyszły. Po co je uderzyłaś? Co jest? Musisz normalnym tego ręką je bić. Papierem je bije. Bo ja myślałem, że to inaczej wyjdzie. Dobra, w sumie jebać was. I teraz już nie powinnaś mieć takiej tego. No nie. No i dobra. To możemy szukać naszego kolejnego... Kolejnego bossa. O, teraz zaczął mi za to deszcz padać. Więc teraz jest Hydra. A, i twoje ulubione... A, już powiem, że w piaskach się zakopałaś. Nie. Musimy teraz po bagnie polatać, nie? Żeby znaleźć kolejnego bossa.
A kolejnym jest Hydra i z tego co pamiętam Minotaur. Nie, a możemy iść spać? Tutaj nie. Aha, nie możemy. Co, strasznie ciścina? Z deszczem? Nie. Po prostu mnie nie denerwuje. Te bagna i tak są małe z tego co widzę. Czyli nic na tych bagnach akurat nie znajdziemy. No. Czyli znowu, czy jednak będzie tycie. Będzie trzeba jednak po odcinku latać i szukać. Mhm. Chociaż czekaj. A tu są jeszcze bagna. Ja nie będę cię tepał, bo ja tu mam w cholerę. Kurwa, homary, wypierdalać. Homary. Jakie homary? No homary, w sensie, że komary. Coś mi bzyczy nad uchem tu. Okay. No komary mają to do siebie, że bzyczą. Wow, dzięki. Dobra, tutaj też nic nie ma. O, może zaraz znajdę coś. Przynajmniej żebyśmy znaleźli, bo już dzisiaj nie będziemy z nim walczyć, bo już za mało czasu. O, znalazłem kolejną wieżę. Ale my już nie chcemy iść do, na tego, German. Na licza. Są jaskinie, tu się bagna kończą. Ale tam się jeszcze ciągną, więc okej. Może uda się coś jeszcze znaleźć. Strasznie dużo wody jest na tych akurat bagnach. To jest normalny zazwyczaj piasek. Na bagnach jest dużo wody. Dlatego dodałem, że na tych akurat bagnach. Tam się coś świeci. Wow. Aha, kanion, okej. W ogóle tak jak polatałem na streamie, nie, po tym Twilight Forest, to Twilight Forest ma wszędzie pełno dziur, jakichś kanionów itp. To źle. No, nie źle, ale jak co chwilę ci coś wyje do słuchawki, to już po jakimś czasie masz dość. No, chyba że w tym sensie. Nie, bo znając mnie, to bym powpadała zaraz tam. Ojej, socha, będą trefne bagna. Czyli w sumie teraz kolejny odcinek jest planowany na środę, a jeżeli do środy nie znajdę kolejnych po prostu bosików, no to po prostu nie będzie odcinka. No bo co mam wam pokazywać? Kopanie? Od tego są streamy. Tu wam chcę pokazać coś nowego, coś fajnego. Dobra, tu to już w ogóle na ocean wypływamy. A tam jeszcze się tak rozciąga fajnie. No i dobra. Upływanie. Tam grzybowy biom. No fucking bitches, wypływaj. Ej, tu. Okej, okay, tu nie byliśmy jeszcze. Server close. Dobra, jest jesteśmy... Tak bardzo dużo. Jesteśmy z powrotem, nam na chwilę serwer wywaliło. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Już myślałem, że ja ewentualnie nie opłaciłem serwera. Ale wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o płatność. No, jakieś widocznie chyba chwilowe problemy były. Wspominała o tym Aga, że może ewentualnie przez ten wiatr i pogodę na zewnątrz gdzieś coś mogło wziąć później, tak? Gdzieś za mocno zapizgało i tak dalej, no i po prostu serwer wyjebało. O, ten obszar mi się podoba. O kurwa, jaka jaba. Co to jest? Po raz pierwszy to widzę. Ty, boję się na to wejść. A ja chyba... A ja chyba znalazłem hydrę. Widzisz, jak z tego dym wylatuje? Dobra, a mi się wydaje, że hydra jest przed nami. To jest taka wielka góra jakby.
zapalę się. Kurwa, czemu się palę? No też się paliłam. I chyba tak, chyba hydrę mamy przed nami. I tu już będę potrzebował łuku. Może ten deszcz już by mógł przestać. My jeszcze nie. Czemu ja się palę? My jeszcze nie możemy z hydrą walczyć. Czy my teraz szukamy? Się palimy. Nie, nie dlatego. Jak podejdziesz tu do tej górki, masz taką barierę. No. Czyli my teraz szukamy minotaurów, a nie hydry. Mhm. Bo hydra. To czekaj, ja tu zapiszę. Tak, ale nie, podejdź tutaj bliżej. Tu możesz podejść jeszcze bokiem. No to czekaj. Ale zaraz zobaczysz znaczek hydry, jeszcze hydrę zobaczysz. Nic się nie stanie. Hydra już się znęca chyba. Gnomki. Kurwa było. No właśnie hydra. Tylko z której strony ona jest? Tu jest lawa, uważaj, żeby nie wpaść. Tak, i tu jest hydra. O kurwa. Nie, my nie będziemy mieli problemu walczyć z nią. No, to ja tutaj robię zapis. Że tu już jest hydra. Def. Hydra, no a my będziemy się z wami żegnać. W takim razie w następnym odcinku rzeczą dominującą, którą będę szukał ewentualnie na streamach lub w odcinku będzie właśnie... Będą minotaury. A na razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Gdzie jest Aga? Ona już poleciała gdzieś piściec. No. No nic nowego. Dobra. Ja się do niej tepnę. No, dobra, w tej jakże brzydkiej, pochmurnej atmosferze, podobnej do tego, co się dzieje na dworzu, kończymy odcinek. Jeżeli pamiętajcie, że odcinek się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Wiem, o czym zapomniałem wspomnieć. Jest grudzień. Zostało nam tak naprawdę... Ty, aż muszę sprawdzić. Zostało nam tak naprawdę 30 dni do 1 stycznia. I ogólnie myślę, że rzucę wam wyzwanie oglądającym, subskrybentom i nie tylko, abyście do stycznia wbili 100 subów. Nazwiemy to typowo, nie wiem, styczniowa stuwa, coś takiego, jeszcze nad tytułem pomyślę. No jeżeli uda wam się spełnić to wyzwanie, to pomyślę o zrobieniu jakichś giveawaya, ewentualnie jakieś 3 nagrody rozdam. Nad nagrodą się jeszcze zastanowimy. Przestań mnie, kurwa, bić. No. Więc tak właśnie, myślę, przy każdym odcinku będzie ta wiadomość wyskakiwać. No i co? No i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, bajo. Bye. Kurwa, wyjebie ci tym kilofem, nie? Kilofem nie możesz.